Hej wszystkim, tu Adelula, witam Was w odcinku kolejnym z Kochanych Kłopotów. To co widzicie teraz na ekranie, to pokój naszej Hope, no taki jest dość wypaśny, muszę powiedzieć. Tutaj dość poważnie się też spukaliśmy, mamy tylko 300 simoleonów. No nic, trzeba będzie jakoś zarobić, może ogródek nas tutaj podratuje. Już widzę tutaj za oknem, że coś nam tam urosło. Więc fajnie. Z tego co wiem, dobrze się sprzedają winogrona, także zobaczymy. Co ma nasza Hope w pokoju? No oczywiście jakieś tam wypaśne łóżeczko, prawda, dla małej księżniczki powiedzmy. Jakąś komodę, żeby mogła się przebierać. Książki tutaj są w takiej półeczce fajnej z elementami takich motylków. No i oczywiście wypasiony domek dla lalek, który chyba był najdroższy z tego wszystkiego. Ale ona bardzo lubi się nim bawić, także nie żałuję, że to jej kupiliśmy. Oczywiście tapeta w motylki, no i super wypasione lampki, które może nie dają zbyt dużo światła, ale są takie urocze, więc je zostawiłam. Także mamy dość taki fajny ten pokoik. Tutaj jest jakieś pudło z zabawkami. Tutaj widzę nawet, że mamy kilka jakichś zabawek, także fajnie, fajnie. Przenieśmy się może do naszej Hope. Nie wiem jeszcze dokładnie, co będę robić z naszymi simkami dzisiaj. To się dopiero okaże. Jak tam nasze roślinki? No dobra, widzę, że tutaj mamy troszkę tych roślinek. Tutaj jabłoń, tutaj też jabłoń, winogrona i winogrona i chyba bananowiec. Taki malutki jeszcze, tak? Bananowiec? Bananowiec, okej. Okay. Fajnie, ja bym chciała, żeby teraz Hope, jest sobota. Ja w ogóle nie wiem, czy ona odrobiła zadanie domowe. Nie, nie odrobiła, ale okej. W sumie mamy na to jeszcze czas, więc zaprosimy sobie może kogoś. Może tą Kingę tym razem zaproś do spędzania czasu, spoko. Natomiast Lea będzie tutaj pisać tą naszą książkę o fasolkach. Włącz wszystkie, może będzie trochę lepiej widać. Mam wrażenie, że nie zawsze te światła mi się włączają wtedy, kiedy im każę. Włącz wszystkie. Ja nie wiem, czy one się włączają, czy wyłączają. Dla mnie to jest to samo. Aha, dobra. Czyli jednak nie to samo. No to włączymy już wszystkie jednak. Dobra. Jest jaśniej, bo ten dom jest taki dość ciemny i... No niestety, przez te okna. Okna są małe, także... dobra, czy ona ją zaprosiła? Czy ona w ogóle przyjdzie? Ty dlaczego nie piszesz tej książki? Co? Co ty chcesz robić? Chcesz coś wypić? Niczego nie będziesz tutaj pić mi. Po prostu normalnie weź, pisz. Wróć do pisania, trzech fasolek. Musimy tutaj podszkolić ją w tych umiejętnościach pisarskich, bo nie idzie jej to za dobrze. Jezu, czy ona do nas przyjdzie, ta nasza koleżanka? Tak, idzie, super. Kinga sobie rzeźko biegnie. Fajnie, że mamy koleżankę w ogóle jakąś, bo ta nasza Hope to taka raczej samotniczka jest. Świetnie, ta wyszła do niej, ta puka do drzwi, po prostu kosmos. Pożartujemy sobie. Ja też mam koleżankę Kingę, także wszystko jak najbardziej pode mnie tutaj. Przyjazne, rozmawiaj o zabawkach. Dokuczaj figlarnie, może nie przyjazny, może coś jeszcze. O, słodycze, to jest zawsze temat bardzo dobry. Może zaprosimy ją do środka, bo nie będziemy tak gadać przecież na, właściwie nie na klatce schodowej nawet, tylko na schodach. Dobra, Lea, moja droga, jak ci tam idzie? Ty byś mogła jakiś awans w końcu dostać. Ja wiem, jesteś nieswoja. Bo co? Bo bolą ci plecy. No bardzo mi przykro, mnie też bolą plecy, ale jakoś po prostu, nie wiem, pracuję. Dobra, jeszcze trochę, to może skończysz pisać tą książkę. Dajesz, maleńka. Zobaczymy w ogóle, co jej tam potrzeba. Czekajcie, tu są związki. Boże, nie ogarniam. Gdzie tutaj były te potrzeby? A, na samym końcu, dobra. Pęcherz, ulala. Dobra, no to później się załatwisz. Czy jakaś higiena? W sumie nie. Chciałabym też, żeby... Lea i pospędzała trochę czasu ze swoją córką, ale też, żeby dzisiaj wybrała się do jakiegoś klubu. Może z Anką O'Neill, to by było takie dobre połączenie. Jeszcze mamy trochę czasu, także spoko, do wieczora. Nie wiem, oczywiście mam tutaj 1000 planów, nie wiadomo w ogóle, czy coś z tego wyjdzie. W ogóle mam wrażenie, że ta Kinga jest
jakaś taka większa od nas. Nie wiem, czy to tylko... Aha, no tak, to był jakiś glitch. No, to dobrze. Teraz zmalała, także spoko. Narzekaj na rodziców. To nic, że matka słucha. Nie, 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 w ogóle. Brykaj. Obejmij. Niech to będzie nasza najlepsza przyjaciółka, taka od serca. Baw się w udawanie. Może jeszcze coś zabawnego. Widzę, że się dobrze bawią. Mają wspólny język, to fajnie. Mam wrażenie, że cały czas robię te same interakcje. No dobra. Jak tam? No, jeszcze niewiele ci brakuje, Leo. Dasz radę, bierze w ciebie. O, czwarty poziom. Spoko. A czy ona napisała tą książkę do końca? Chyba jeszcze nie. Dobra, to przynajmniej osiągnęłam to, co chciałam. Mamy czwarty poziom. Nie jest tak źle. Mogłoby być, wiadomo, lepiej. Jezus, ta znowu mi rośnie. Raz rośnie, raz maleje. Patrzcie, jak to głupio wygląda. Nie wiem, co się z tą grą dzieje. No, ale wiadomo, w trójce też były takie różne wynaturzenia. Nie wiem, czy pamiętacie, ale było coś takiego, że nagle dzieci, takie malutkie, które oglądały telewizor, robiły się jakieś takie chude, wysokie, w ogóle dziwne, takie trochę przerażające. Ale to nic, no, wygłupiaj się. No, pobawimy się w to udawanie, zacieśniajmy więzy, czemu by nie. No, szósty poziom umiejętności społecznych. Całkiem nieźle. Co my możemy tutaj zrobić z tymi naszymi roślinkami? Możemy podlać. To jak najbardziej jest pożądane. Kto nam tu przylazł? Kto to jest? Sławomir. 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 Hello. On jest taki dziwny, ale jednocześnie fajny. Wiecie co? Na razie darujemy chyba sobie to podlewanie. Zagadamy do Sławomira. No skoro do nas przyszedł, ej, to czemu nie? Jezu, w ogóle znowu mówię ej, po prostu moja koleżanka nowa z pracy właśnie cały czas mówi ej i ej i ej normalnie mi zostało teraz. Dziewczyny się bawią, spoko. Wiecie co, nie wiem co myśleć o tym Sławomirze, pakule. Co ja w ogóle robię? Wyzywaj kogoś? A, ale spodobało jej się, dobra. Tak, pogadamy sobie o szkole, zdradzimy sekret. Nie spodobało jej się jednak, no trudno. Rozmawiaj o szkole. Pochwal. Musimy przeprosić, no dobra, to przeprosimy. No wiecie, nawet wśród przyjaciół zdarzają się gorsze momenty. Może coś zabawnego? Jezu, no już przepraszaliśmy ją. Boże, ile razy to będziemy robić? Czy my jesteśmy dobrymi znajomymi? W sumie tak. Ojej, ma pełną kolejkę. Dobra, dobra, dobra. Luzujcie. Może weź ją wyproś. Ty mi się jakoś tutaj nie podobasz. Ty mi się świecisz. Głodna jesteś. Dobra, no to wyproś koleżankę i coś zjesz. Zostaw naszą książkę, złodziejku książek. No, było fajnie, ale wiesz, nara. Boże, nie mamy żadnych resztek? Coś mi się wydaje, że mamy przecież coś. Jasne. Światło w lodówce, tyle mamy. Płatki zbożowe, dobra. Tak, światło w lodówce po prostu. Historia mojego życia. No tak to jest, jak się kupuje simy zamiast jedzenia. Dobra, czy ty możesz coś mu romantycznego zapodać tutaj? A weźmy opowiedz dowcip o kaczkach, dobra. No to przyjaźnijcie się dalej tutaj, moi drodzy. Nie wiem, co nam wyjdzie w ogóle z tego klubu. Może z nim pójdziemy do klubu? W ogóle nie spędziliśmy czasu z Hope. Jeszcze tylko go zapytam, czy ma kogoś. Ej, Sławomir, co ty robisz? Czemu tak długo to idzie? Lea, dopóki oni... Boże, Hope. Dopóki oni rozmawiają, to ty mogłabyś to zadanie zrobić, skoro go nie odrobiłaś jeszcze. Powinno ci pójść szybko, bo mądra jesteś. Właśnie zmieniłam jeszcze dziewczynom te stroje na co dzień. Także spoko.
O, hermetyczny dowcip by się przydał. Zderz się biodrami? Jesus, nie widziałam tego jeszcze. Trzeba to obczaić. Te ich machanie rękami jest tutaj co najmniej dziwne. To, że to był ten dowcip o kaczkach, no nie wiem. Ciekawe, w jakim wieku jest Sławomir. Ja im zmieniłam tutaj wszystkim na długie życie. O, je! O, przyszła Anna. Dobra, to wydaje mi się, że chyba olejemy hołd i w trójkę gdzieś się wybierzemy. Zagadamy do Anny. I zaraz wszyscy będziemy gdzieś podróżować sobie. O, chcę też z Anną utrzymywać tutaj kontakt, także spoko. Kurczę, Lea jest głodna, ale może ona zje sobie coś tam przy barze. Nie wiem w sumie, czy tam jest taki wybór. Wydaje mi się, że tak, ale zobaczymy. Czy w ogóle podróżuje? Dobra. Olejemy dziecko, tak, po prostu matka roku. Super, super. Tak, miła pogawędka. Trzeba by było też kiedyś, wiecie co, zrobić jakąś imprezę. Znaczy, ja mogę z kilkoma osobami podróżować? Wydaje mi się, że tak. O, chyba dałam na podróżuj sama, a nie podróżuj z. Czy. Podróżuj z. Sławomir and Anna. Możemy, okej. Chłop zostaje w domu, zajmie się sobą. Coś tam wymyśli zapewne. Może nie wrócimy aż tak późno, też z nim pogadamy, chociaż wątpię. Najwyżej zostawimy to na niedzielę. Tak, właśnie, rodzinna niedziela. A my chcemy iść do klubu. Do klubu marsz. Może pojawi się ktoś fajny. Lepszy od Sławomira. Chociaż ten Sławomir, muszę wam powiedzieć, jest nie całkiem do rzeczy. Sam do nas przyszedł w ogóle. Może się tutaj coś kroić, chyba że on jest w jakimś związku, bo tego nie wiem. Trzeba jeszcze się go zapytać o to właśnie. W sumie, muszę wam powiedzieć, Lea ma tam kilka opcji. Jezus Maria, gdzie byśmy się znaleźli? To nie jest tam klub. Gdzie ja ich wysłałam? O mój Boże. Dobra, zobaczmy. A nie, to jest klub. Okej. Okay. Spoko, bo ja, wiecie co, ja jeszcze chyba nie widziałam w ogóle tej lokalizacji. Wiem, jak to brzmi, ale zawsze wybieram jakoś ten klub w tym drugim mieście. I dlatego się tak zdziwiłam. Co to w ogóle jest? Helena, trochę tak z tyłu wygląda jak gość jakiś. Tutaj widzę jakaś pani, dobrze się bawi za barem. Anna Sosna. Super, super, super. Kto tutaj daje czadu? Nawet ci nieźle w tym smokingu, mój drogi. Kacper Bocian. Nie, no ale nie. Po prostu z takim nazwiskiem to chyba nie bardzo by pasował do Lei. Chociaż nazwisko chyba tam można zmienić, więc to nie jest problem. Weronika Cegła. No. Dobra. Nieważne. Podejdziemy sobie albo od razu czy zajmuj się barem, przygotuj drinka, zamów drinka. O kurde, nie możemy tu nic zjeść. No to fatalnie. Weźmiemy sobie to najtańsze i nie mamy co szastać kasą. Niestety. Takie życie. Ciekawe, dlaczego Anna niby nie przychodzi z Donem, tylko zawsze sama. Don Latorno to jest jej mąż. Także myślałam, że oni się tam, wiecie, dobrze rozumieją, tak ona zawsze sama. Zagadamy jeszcze troszkę do naszego pana tutaj. Poschlebiamy Annie. Poznamy, może poprawimy jej humor, poplotkujemy pełen pakiet. Tak mi się wydaje, że ten gość opowiadała jakieś te kawały. Czy ona rozmawia w grupie, czy tylko z nim? Tylko z nim. Ja widzę, że on się śmieje po prostu z każdego naszego dowcipu. Chyba jak bardzo nie byłby kiepski, to i tak Sławomir po prostu będzie się śmiać. Czy mi się wydaje, że on ma troszkę takie oczy na Azjatę? Nie wiem. Ciężko stwierdzić. O, jaka miła pogawędka w babskim gronie. Czy może też męskim? Nie. Dobra, poprzechwalamy się rodziną. Jaka to nasza hołbi jest cudowna i w ogóle zdolna. Żartuj o politykach. Tu przyjazne, obejmij. No dobra, możemy wstać i ją objąć, a później znowu do Sławomira. Jest to romantyczne. Ej, Boże, Zaśka tam, ej, opowiedz historię. Czy. Romantyczne. Czy. Uwodzicielska poza. Dobra, zrobimy mu uwodzicielską pozę i zobaczymy, czy on na to pójdzie w ogóle. A tak w ogóle to. Tak, usiądź sobie najlepiej, jak chcę do ciebie gadać.
jeszcze raz romantyczne. W ogóle mogę się go zapytać, czy on z kimś jest, czy nie. O, mogę. Jeszcze ja tylko zobaczę, co robi Hope. No, utrzymuj kontakt z Damińskiego. Jak sobie porozmawia. Dobra. Co, czy oni rozmawiają w grupie? Wodzicielska poza. No, dajesz, dajesz, dajesz z tym pozą. No, chodź, Sławomir, bo chcę zaprocentować uwodzicielską pozę. Okej, chyba nic z tego. Co się stało i nagle wszyscy wstali? Zapytaj o życie uczuciowe. Zobaczymy, czy to nie będzie jakieś faux pas czasem. To nic, że wszyscy słuchają, to nic. No wiesz, moje życie uczuciowe jest takie sobie, ale kiedy jestem blisko ciebie, jest lepsze. O, to by było słodkie. Czy mogę tą uwodzicielską pozę zobaczyć? Bardzo bym chciała. Słowo mi, ja nie wiem. Posłał nam całusa. Pewnie jej powiedział, żeby usiadła mu na kolanach, no ale wiecie, tyle ludzi patrzy, że może nie wypada. Co my tu jeszcze możemy z tych romantycznych? W końcu nie zapytałam się, czy on jest w związku, czy nie. O, wtul się, ojacie. Kurde, no, gdzie to jest, czy on jest w tym... O, w związku. Kurczę, ona jest coraz bardziej głodna. Tak, to było po prostu sexy, przeciąganie się na kanapie. I ziewanie. Czy... dobra, chciałam im zrobić zdjęcie, ale... Może to nie będzie zbyt fortunne. O matko, chyba, że przeskoczę na taba. Dobra, chyba się zrobiło. Zrobiło się? Chyba się zrobiło, dobra. Tak, mam zrzut ekranu, super. Tańcz? I czy on nam nie chce powiedzieć, czy jest w związku, czy nie? Nie chce tańczyć. Pierwszy pocałunek? Nie. Chcę najpierw się dowiedzieć, czy on jest w związku, czy nie. No, dajesz, dajesz, Lea, nie daj się zbyć. No, gdzie on idzie? Co on robi? Dlaczego on gada do pleców tej kobiety? Sławomir jest flirciarski. Że jest singlem. Siu, to dobrze. Kurczę, jej się chce jeść. A pocałujemy się z nim i pojedziemy do domu. Rzucimy jakąś przynętę i wrócimy do domku. W sumie jeszcze nie jest tak późno, więc dobrze. Całują się po raz pierwszy. O! Jej, jesteśmy pokrewnymi duszami. Super. Tylko czemu ona dalej myśli o tym Travisie? Musimy jej to skasować. Dobra, i podróżuj do domciu. Sama tym razem. Niech Anna sobie radzi. Jakoś wróci do domu albo dom po nią przyjedzie. Dobra, nie musimy już z nim rozmawiać, już go pocałowałyśmy. Także możemy wracać do domu na spokojnie. Zobaczyć, co tam u naszego dziecka słychać. Dobra. Mam nadzieję, że nasza córka nie umarła tutaj z głodu. W ogóle nie mamy nic w lodówce. Trzeba by było pogotować jakieś resztki. Ta. Ciekawe kiedy w ogóle. Jak naszym priorytetem no, jest utrzymywanie kontaktów towarzyskich, oczywiście no, też dziecko przede wszystkim. No i ten nasz nieszczęsny ogródek, który na razie olewamy. Będziesz musiała zjeść coś na szybko, moja droga. Nic ci na to nie poradza. Jakieś płatki zbożowe, okej. Gdzie jest młoda? Ty już śpisz, dziecko, coś ty oszalała. Wstawaj. Pęcherz. Pęcherz cię ściga. Także to zrobimy. Dobra, co tu jest? O, jakieś rzeczy nieposprzątane. A zadanie domowe to odrobiłaś do końca? Nie, oczywiście w ogóle go nie odrobiłaś. Pięknie. Tak to jest, jak się dzieci nie pilnuje, moi drodzy.
spróbuj odrobić to zadanie domowe. A w niedzielę sobie zrobimy taki rodzinny wypad gdzieś do parku, może do drugiego miasta czy coś. Posprzątaj Leo po sobie, fajnie by było. I możesz pooglądać coś, nie wiem, wiadomości, obejrzyj, co dzieje się na świecie. O, Hope odrobiła lekcję, bosko. Hope, chodź, ty też pooglądasz wiadomości. I może przy okazji sobie pogadacie coś. Fajnie, jestem pierwsza. Boże, jestem pierwsza. Skrót myślowy. Właściwie to nie, bo chciałam powiedzieć, że ciekawe, jaki będzie pierwszy odcinek. Boże, odcinek. Tak, jest już późno po prostu i nie wiem, co gadam. Jestem ciekawa, jaki będzie pierwszy, wiecie, dodatek do Simów. Że muszę sobie na ten temat poczytać. Może już jakieś informacje się pojawiły, tylko ja nie wiem po prostu. Dobra, śpimy sobie. One tutaj, muszę wam powiedzieć, dość szybko ten czas tutaj leci. Bardzo szybciutko. Co mnie cieszy, bo ostatnio na przykład chciałam sobie pograć w Rajskiej Wyspie i tak mi gliczuje to miasto, tak okropnie się zacina i nie wiem, co się z nim dzieje. Najgorzej właśnie w nocy, jak daję na przyspieszenie i wiecie, po prostu zatrzymuje mi się czas w miejscu i to trwa i trwa i taka noc potrafi naprawdę mnie wykończyć nerwowo. Więc zrezygnowałam w ogóle z tej Rajskiej Wyspy i nie grałam w nią, a szkoda. Bo czasami chciałoby się pograć w takim mieście fajnym, jakimś tropikalnym. Jogurcik. Jesteśmy dość głodne, więc zjemy sobie na szybko, a później może ugotujemy coś. Tak, to by było dobre. Podaj śniadanie. Jajka na toście. Mogą być jajka na toście. Młoda jeszcze śpi? Nie, już wstała. Co ty robisz? Gdzie ty idziesz? Płatki? Nie. Pooglądaj sobie telewizor. Czy właściwie jakiś... A może surfuj po kanałach. Dobra. Mamuśka ci zrobi jakieś tosty, także sobie zjesz coś normalnego, a nie jakieś tam płatki. Jezu, wiecie co? Jesteśmy poniżej 300 simoleonów. Trochę zaczyna mnie to martwić. Kiedy ona idzie do roboty? Za 2 dni? Nie. Za cztery godziny? I ja to znowu nic z naszego ten dnia wspólnego. Chociaż może jak ona wróci z pracy, to się da coś załatwić. Fajnie, no mamy Sławomira, który jest naszą pokrewną duszą. Zobaczymy w ogóle, czy ten związek się uda, czy nie. Wow, okej. Fajnie. Tosty z teflonem, to lubię. Moje ulubione. Czekajcie. Ona jest dalej głodna. Jezus. Dziecko normalnie. Zaczekaj trochę na ten. Na coś do jedzenia. Wiem, że jest głodna, ale bez przesady. Dostanie pyszne tosty z teflonem. No jest na co czekać po prostu. Naprawdę. Tak wybrzydzać. No, może trochę się pośpiesz, moja droga. Okej, okay, już jest. Porcyjka. A może nawet kilka porcyjek. Ty też jesteś taka jakby trochę głodna. Nie wiem w sumie ile tego zrobiłaś, ale dobra. Idziesz za 4 godziny do pracy. Wróć do pisania 3 fasolek. Młoda, ty sobie tutaj ładnie zjesz te tosty. Sprzątnij, ale po prostu nie wierzy w tą jakość jedzenia, ale jest chyba dobre. Podoba mi się jej pokój. Takie jest właśnie fajne, lawendowe. No bardzo dziewczęce, może dzisiaj się pobawimy tym domkiem dla lalek. Zobaczymy dokładnie, jak to wygląda. To by się nam przydało. Jest pogodna. No i też nasza Hope mogłaby zacząć czytać jakieś książki, bo tak nie za bardzo jej to idzie jak na razie. Jeszcze nie musisz iść do pracy, to dobrze. Kurczę, ona znowu przyjdzie nam głodna z tej pracy i tak nam zleci ten czas. Za 2 godziny, okej. Okay. Ty co robisz? Co ty robisz? Odkładasz książkę, dobra. Odłóż. Bądź dobrym dzieckiem, a później podejdziesz tutaj. Może trochę uda się z mamusią pogadać, zanim ona pójdzie do pracy.
O, możemy z nią rozmawiać jednocześnie pisząc na kompie. Super. O to chodzi. O, za godzinę zaczynamy. Co ty robisz? Nie, nic nie pij. Ty skończ pisać i coś jej powiedz. Popraw humor na przykład. O, obejmij trochę czułości, że nikomu nie zaszkodziło. Kurczę, spadły troszkę nam tutaj te paski znajomości. Niedobrze, niedobrze. Dobra, mamy jakieś resztki wreszcie. Moja droga, co ty robisz? Rozmawiaj, rozmawiaj. Damy jej jeszcze coś. Tutaj zdradzimy sekret i pożartujemy. Nie wiem, czy ona zaraz nie będzie musiała iść do tej pracy. Tak, minuty tylko nas dzielą od tego wydarzenia. Czas iść do pracy. Okej, kończymy rozmawiać. No, nic nie trwa wiecznie, a to co dobrze, szybko się kończy, niestety. Dobra. Chodź, młoda, pobawić się. A może wiesz co, w ogóle przebierz się w strój oficjalny, bo ja nie wiem, co ty masz za ten strój oficjalny. Wow, taka ładna sukieneczka. Pokaż się, chłop. I ja, tyś to elegancka jest. I naszyjnik, ulala. Dobra, ładniutkie. To możemy się teraz pobawić naszym purpurowym domkiem. Tak, Lea idzie do pracy. Jest to jak najbardziej pożądane w tej sytuacji. Kurde, niech ona jakąś kasę przyniesie, bo naprawdę. Dlaczego topisz lalki w basenie? Nie rób tego. Kto ci kupi nowe? Na pewno nie ja, bo nie mamy kasy. I co, już? Już się pobawiłaś? Wiesz, ile ten domek kosztował? Baw się dalej. Nie ma tak lekko. Wiem, przymus na zabawę. No, ale co zrobić? Co, ona chce jeść? Co, jesteś głodna? Nie jesteś głodna, to po co będziesz jeść? A, chcesz sprzątać. To rozumiem. Grzeczne dziecko, okej. Podobno i takie się trafiają. Zobaczmy, co może Lea robić w pracy. Niech pracuje ciężko. Niech zarabia mamonę. Mi się wydaje, że hołb jest taka bardzo odpowiedzialna. Właśnie tutaj posprzątać, tutaj coś. Zobaczmy, jakie mamy te zabawki. Czy możemy się nimi bawić? Figurka purpurowego protektora. Okej. Potwór zębacz. Triceratops i... O, dobra. Może dinozaurem się pobawimy? Jak to w ogóle wygląda, ten dinozaur? A, okej. Fajnie. Ktoś nam dzwoni? No to czemu nie możemy odebrać? Porozmawiamy sobie z kimś. Może z Aleksandrem. Dawno go w sumie nie widziałam. Dobra, chłop, możesz odłożyć zabawkę. No i w pokoju Lei też zrobiłam mały remont. Właściwie niczego nie kupowałam, tylko pozmieniałam kolory mebli, żeby był taki bardziej kobiecy ten wystrój. Ach, już się nie mogę doczekać, kiedy pozbędę się pingwina i tej okropnej ławy i tego siedziska naszego cudownego. Już z nim pogadałaś? Ty to szybka jesteś w tych kontaktach towarzyskich, moja droga. Porozmawiaj z Kingą. W końcu to ma być twoja najlepsza przyjaciółka. Chociaż tak naprawdę to Lea jest najlepszą przyjaciółką Hope. Rozmawiaj, rozmawiaj, rozmawiaj. Coś za szybko te rozmowy im tutaj uciekają. Kurczę, teraz sobie przypomniałam, że przecież Lea będzie pracować do 19. No to Hope może sama pojedzie do parku. Podróżuj z... Kurde, z Nadona, ale Sławomira nie. Może Lea czeka na odpowiedni moment, żeby przedstawić. Nie wiem, z kim jechać do tego parku. Może z Aleksandrem. Dobra. Pojedziemy z Aleksandrem, a później tam do nich dołączy może Lea, jak wróci z pracy. Ja bym w ogóle chciała do drugiego miasta jechać, więc to taka wyprawa, że hej, dla takich dzieci. Ale powiedzmy, że jakiś bezpośredni tam buzik jest. Na szczęście w tej grze nie ma psycholi, więc spoko. Możemy wypuścić dzieci do innego miasta.
Chociaż do trójki na przykład są jakieś tam mody, żeby na przykład zabijać, bo normalnie w Simsach, znaczy można uśmiercić Simsa, ale Sims Sima nie zabije. Ale są takie mody, że można na przykład nożem zabić i inne takie historie, ale ja jakoś nie jestem pod tym kątem za ulepszaniem gry. Więc podoba mi się w sumie to, że nie ma tutaj takiej przemocy i w ogóle. Przynajmniej ta gra jest od tego jako tako wolna. Znaczy wiadomo, tam można się pobić z Simem albo go spoliczkować. Ale jakiegoś takiego tam strasznych takich rzeczy tutaj nie ma i dobrze. Baw się w piratów, a nie możemy się razem pobawić? W ogóle może byśmy sobie porozmawiali z Aleksandrem trochę o szkole, a to nudne. Humor, pochwalimy go. Chciałam go tu objąć, ale uciekła mi ta opcja. Aleksander jest całkiem fajny, ja chyba już to mówiłam, że on mi Harry'ego Pottera przypomina. A się wystroiłyśmy, kurde, jak na randkę, ej, naprawdę. Co my tu jeszcze możemy? Zabawne. Nabijaj się z dorosłych. Poznaj. Dobra, mamy pełną kolejkę. Co my w ogóle mówimy? A, jest też molem książkowym. Okej, czyli pasujemy do siebie w sumie. Fajnie, fajnie. Dobra, Lea jeszcze w pracy jest. O, a kto to? Fajna fryzurka. Elżbieto. Czy możemy ra... O, patrzcie, Kinga jest tutaj. Fajnie. Pobawimy się razem w piratów. To takie romantyczne. Dobra. No, to bawcie się. Może jeszcze do Kingi zagadamy, bo w sumie co? Nie będziemy przecież udawać, że jej nie widzimy. Jej, jakie to jest słodkie. Fajnie, że tu są jakieś takie elementy dla dzieci, które one właśnie mogą wykorzystywać i właśnie takie interakcje tutaj bardziej rozbudowane niż w trójce. To mi się przynajmniej wydaje. Wow, widzieliście te bańki? Ekstra, nie wiedziałam, że można z tych ciał w ogóle strzelać. Fajnie, fajnie. Tutaj też jest jakiś chłopaczek. Grzegorz Piosenka. Naprawdę? Okej. Jeśli chodzi o nazwiska, to nic mnie tutaj już nie zdziwi. Nazwisko Kopytko gdzieś mi się przewinęło, chyba na Rajskiej Wyspie. I to była taka laska, która tańczyła na przyjęciach i ona się chyba nazywała Barbie Kopytko. I ja, to był szał po prostu wtedy. No. Baw się z Kingą. Dobra, zobaczymy. Czyjaś mamuśka przyszła? Tak. Pani Piosenka. Mam nadzieję, że nie będzie śpiewać. To różnie może być. Jejciu. Dopiero 17, zanim Lea do nas dotrze, to naprawdę będzie noc. A przynajmniej mamy tutaj rówieśników. Zadanie mamy odrobione, więc spoko. Nie jest tak. Ej, 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 ej. Tu jakiś facet mi przemknął, kurde. Był nawet spoko. Pokaż się. Czemu go nie. Franciszek Kluczyk. Franciszek. Nie no, Franciszek całkiem do rzeczy. Może gdzieś kiedyś jeszcze spotkamy. Nie nam szczęście to pisze, chyba że po prostu tak już się zadłużymy w Sławomirze, że wiecie, nic się dla nas nie będzie liczyć. O, cześć Piosenka. Może jak nie uciekniesz, to cię powitamy. Idziesz już? Znikniesz zaraz? Nie, wraca się. No, jak takie dziewczyny po prostu są na placu zabaw, to wiecie, warto zostać, nie? Zabawne powitanie. No fajnie, poznajemy rówieśników. Grubiański? Nie. Dlaczego Grubiański? Rozmawiaj o szkole. On jest nawet miły, żartuj o bananach. Okej. A gdzie jest Aleksander? Patrzcie, Aleksander zrobił się zazdrosny. Idzie obczaić. Kto, co i dlaczego podrywa Hope? Poprawimy mu humor i pochwalimy go szczerze. Powiemy, że po prostu takich okularów to nie miał nawet Harry Potter. Gdzie idziesz? Aleksander, wracaj. Miałam ci powiedzieć komplement o okularach. Nie! Nie odchodź. Ale on śmiesznie biega. Nowy poziom. Ósmy poziom społeczny. Wow.
Dobra, przyspieszymy trochę czas. Wrócił do nas Aleksander, no widzicie. Jak się dobrze złożyło. Co to za mina? Czekajcie, muszę przejść na taba. Okej. Nie wiem, co ona mu powiedziała. Musimy go przepraszać teraz, że pożartujemy o słoniach i naprawimy jakoś tą sytuację. Okej. Dobra, widzę, że Lea chyba wróciła z pracy. Dostałyśmy awans? Tak, i teraz będzie pracować jako blogerka. Okej. Wszystko jedno, byleby zarabiała więcej kasy. Nie. Chciałam, żeby Lea tutaj przyszła, ale jeszcze nie może chyba. Okej. Zagadniemy do Kingi. Pobrykamy. W ogóle wszyscy rozmawiają teraz w grupie. Nie umiem tutaj nad nimi zapanować, jeśli chodzi właśnie o to wszystko. Nie wiem, Lea jest w domu już, czy w końcu nie, bo nie wiem, co z nią nie tak. O, przenieś Sima. Powinna się chyba zaraz gdzieś tutaj pojawić, nie? Jest na drugim końcu. Dobra, obie są głodne. Ale to nic, zaczekamy trochę. I podejdziemy tutaj po Hope i zabierzemy ją do domu. A najpierw sobie pogadamy z nią. Zawołamy. O, reszta dzieciaków się stleniła. Mamuśka przyszła, lepiej wiecie, się stlenić. Bo nie wiadomo, jak może być, ale tutaj pochwalimy Hope, obejmiemy ją. O, jest już taką dużą dziewczynką, ale udzielimy jej cennej lekcji. Nie wiem, może jak jeździć na gapę autobusem. Jesteś taka mała, że zmieścisz się w bagażniku. Spoko. Zrobimy sobie zdjęcie, poprawimy humor, pokażemy czułość. Musimy podreperować nasze relacje. No, porozmawiamy o grach. Okej, okay. Będziemy się zbierać do domu, bo trzeba coś zjeść. No, tutaj widzę też problem z toaletą będzie. Będziemy podróżować z Hope do domu. Jej, widzicie, świetlinki latają sobie. W ogóle miałam tutaj poszukać rzeczy do odkopania i jak zwykle nic nie zrobiłam. Co się dzieje? Ej, dziewczyny, pewnie jesteście zmęczone. Także zbierać się do domu. Musimy sobie wybrać tylko nasze miasto i nasz domek cudowny. I jedziemy z tym koksem. Muszę zobaczyć, czy Lea będzie w stanie jeszcze zrobić coś porządnego na kolację. Obawiam się, że może być z tym ciężko, no ale zobaczymy. Tak, kryształku, piękny jesteś, ale fajnie by było, gdybyś już znikł i żebym mogła sobie pograć. Już, znikaj! Co ty masz tu za problem? Pęcherz i głód. No, chyba nam nie ugotuje nic. Także zjemy resztki, najwyżej później ugotujemy coś. Ty, młoda, co ciebie gnębi? Ty możesz zjeść, bo kiberek będzie zajęty. A, zjedz sobie te płatki. Dobra, już. Skoro lubisz. Jak tam nasze roślinki padły? Nie, trzymają się. Dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Troszkę nasz budżet został podreperowany i może w następnym odcinku zamówimy sobie... Jezu, co się stało? Nie mówcie, że lodówka się popsuła. Zamienimy ją na nową, bo nie mam siły tego naprawiać nawet. Może zamówimy sobie jakieś warzywa na następny raz. Je zobaczymy, też posadzimy. Dobra. Ty też jesz sobie resztki, także okej. A co tu mamy? Jakąś plamę? Dobra, to młoda to może wytrzeć. I może też po sobie posprzątać, nie widzę problemu. O, ty potrzebujesz prysznica, młoda damo. I to szybciutko. Reszta potrzeb, nawet spoko, jeszcze tylko to. No i chyba trzeba będzie się spać, brać, bo będzie już późno po tym prysznicu. W ogóle widzę, że jej się nie spieszy, ale okej.
Moja droga, jak tam? Ciekawe, czy o tej porze będziemy mogli zadzwonić jeszcze do Sławomira. Muszę to wczaić. Czy rozmawiaj z Sławomirem, ale nie z Trzewikiem, tylko z Pakułą. Lea Pakuła. W ogóle jestem ciekawa, czy jej się nazwisko zmieniło. Ostatnio mi się w Simach nie zmieniło nazwisko. O ślubie także nie wiem. O co ho? Co, dopiero zmiana nazwiska przyjdzie z dodatkiem? Bez sensu by było. Ale się z nim pogadałaś? No, ja nie mogę, po prostu. Ale czekaj, bo masz zabawę słabą. Dlaczego nie mam tutaj Sławomira na pierwszym planie? To dziwne. Porozmawiaj i jeszcze raz rozmawiaj. I może pooglądaj jakiś film. Oglądaj kanał. Co możliwe byśmy pooglądać? Może kulinaria, bo jej się zwiększy poziom od razu. Także dwa w jednym. Czy młoda idzie już spać? To by było dość pożądane. Jezu, co ona się tak szoruje, ej? Dobra. No, rośnie nam umiejętność, także fajnie. My też będziemy się już brać do spania. Nie wiem, czy wzrośnie nam tutaj poziom do końca. Pewnie nie zdążymy, bo już jest późno. Także tą umiejętność trzeba będzie rozwinąć. Tak, dobra. Czas do łóżka. Śpi. Co ci tam? Jesteś zmęczony, okej. Mogę w to uwierzyć. Dobra, to ja was zapraszam na kolejny odcinek, który pokaże się, mam nadzieję, już niebawem. Także trzymajcie się i pa, pa!